i trzeba ją utonować codziennie z rana, to jest lepsze niż śmietana. I tak naprawdę to powoduje, że każdy z nas jest szczęśliwy, bez względu na to, czy ma pieniądze, czy ich nie ma, czy ma żonę, czy jej nie ma, czy jest łysy, czy jest gruby, czy jest chudy, czy jest umięśniony, czy jest jakiś niski. Tu nie ma w ogóle znaczenia. Każdy z nas może utonować tą Mahamantrę Hare Krishna, bo ona tak naprawdę z tym smakiem wszystko przewyższa. Także trzeba naprawdę tego spróbować. Jest to porównane do odkręcenia słoiku z miodem i wsadzenia tam palca i oblizania go. Hare Krishna i Rama to są takie niesamowite wibracje. Jest tego świata i dotykają właśnie bezpośrednio świadomości, czyli nas. Dlatego zapraszamy wszystkich do wspólnego utonowania. Jeśli kogoś niepokoi kryzys, stan swojego umysłu, tęskni za ukochanym albo ukochaną, to jest to najlepsza piosenka, która przywoła te wszystkie rzeczy i uwolni nas od tego cierpienia. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya.